Witam Państwa w Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW w Warszawie. Właśnie mamy przykład wieloletniej współpracy z firmą Olympus. Jest to cykliczne spotkanie na warsztatach dla lekarzy medycyny, chirurgów zajmujących się gastroenterologią. Jesteśmy na kursie Olympusa z techniki endoskopowej dysekcji podśluzówkowej. To jest jedna z trudniejszych technik endoskopowych, którą możemy wykonać. Niezbędna do prawidłowego leczenia wczesnych nowotworów przewodu pokarmowego. Ma wiele zalet, ale jej podstawową wadą jest to, że jest naprawdę trudna technicznie. Żeby móc ją wykonywać i rozprzestrzeniać tę technikę z korzyścią dla pacjentów, konieczne są szkolenia. Szkolenia na różnym poziomie, od tych podstawowych na izolowanych modelach zwierzęcych, czyli na żołądkach, lub też na sztucznych modelach, które niestety nie są tak dobre, aż po ćwiczenia dla zaawansowanych kursantów na żywych zwierzętach. Dlaczego to jest ważne? Bo nie ma dla tego alternatywy. Jedyną alternatywą jest uczenie się bezpośrednio na ludziach. A pamiętajmy, że jest to technika zarezerwowana dla pacjentów z nowotworami, więc ewentualny błąd podczas tej procedury skutkuje nieprawidłowym leczeniem pacjenta z rakiem jelita grubego, przeroku czy żołądka i zmusza nas do konieczności operacji, klasycznej dużej operacji takiego pacjenta. Stąd tak ważny jest ten etap szkoleniowy dla kursantów przeprowadzany w warunkach sali operacyjnej, ale na modelach zwierzęcych. Zwierzęta są przygotowywane w Centrum Medycyny Translacyjnej przez naszych lekarzy weterynarii. Są one przygotowane do tych zabiegów, tak jak przygotowuje się do zabiegów ludzi. I dzięki takiemu przygotowaniu zwierząt operacja po pierwsze przebiega w sposób bardzo kontrolowany. Jest ona prowadzona przez doświadczonych instruktorów gastroenterologów z klinik gastroenterologicznych i w takich warunkach szkolą się kursanci specjalizacji. Centrum, w którym jesteśmy, jest naprawdę świetnie wyposażone. Ja miałem okazję wykonywać takie zabiegi, uczyć w różnych miejscach na świecie, w Europie, w Japonii, w Stanach i faktycznie nie mamy się tutaj absolutnie czego wstydzić. Centrum jest świetnie wyposażone, mamy do dyspozycji wspaniały zespół lekarski, lekarzy weterynarii, którzy zajmują się dobrostanem zwierząt w trakcie zabiegu. Poziom sprzętu jest też bardzo wysoki i kursanci z całej Europy bardzo chwalą właśnie to szkolenie z uwagi na miejsce, w którym jesteśmy. I think the course is great. It's a good combination of theoretics and practical parts. In vivo, ex vivo, very helpful. Starting ESD, I think a lot of people that are very good at ESD have said that they have learned a lot as well. I'm a beginner. I think it's great. It's very, very good. I think the center is very well equipped. It's very professional. The atmosphere is very good, everybody is very nice. It's perfect facility to host a course, I think. W Centrum Medycyny Translacyjnej, jak sama nazwa wskazuje, zajmujemy się zagadnieniami będącymi na pograniczu weterynarii, biotechnologii oraz medycyny, medycyny ludzkiej oczywiście. I naszym zadaniem w centrum jest tworzenie wiedzy i przenoszenie wiedzy z weterynarii do medycyny ludzkiej, ale także bierzemy udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje lekarzy medycyny i stąd także jest właśnie potrzebna nasza obecność w wielu aspektach związanych ze zdrowiem człowieka.